Pani Danuto, pani powiedziała, że pani filozofią życiową jest zawsze stać pół kroku za. Tymczasem swoją książką pani wystawiła się na pierwszy ogień. Bo to była niespodzianka sama dla mnie, bo to tak mimowoli, proszę pani, wyszło. Tak jakby moje obecna chwila, te pięć, bo książka była pisana 2 lata, tak jakby tamten moment był jakby decydujący o tym, że ja powinnam inaczej spojrzeć na życie i właśnie napisać tą książkę. I z chwilą, gdy pisałam tą książkę, nie myślałam, że ona będzie odniesie taki sukces. No ale jak jest sukces, to trzeba za nim podążać. To ja myślę, że ten Wiktor idzie tak pierwszy, ja idę za nim, to też mi tak wystarczy, że ja idę. No ale niestety myślę, że jak ktoś w życiu postępuje tak szczerze, prawo, to też jest tak odbierany, bo ludzie nie lubią fałszywości, lubią szczerość, lubią prawdomówność. I ta książka jest tak jakby do bólu szczera, prawda? Faktycznie to takie, jak było w życiu, tak to było napisane, prawda? Jest napisane w tej książce, bo też jak spotykam się z czytelnikami, to w taki sposób panie właśnie mówią, czyli panowie mówią, że jest odbierane tak, że to jest szczerze napisane i szczerze oddane. Szczerość potrafi być czasami bardzo ryzykowna. Czy jest ktoś, kto powinien bać się Danuty Wałęsy? Nie, absolutnie. Nie można się bać nikogo. Jak jest jakiś problem, to się powinno przedyskutować, ale w sposób taki pokojowy, naturalny. Nie, żeby brać przewagę, czy dążyć do dominacji nad kimś. Jest to dla mnie jakby priorytetem mojego postępowania, że ludzie nie powinni dominować jedni nad drugimi, tylko jak ktoś ma rację swoją, uważa, że za ważniejszą, to powinien przedyskutować i powinien być wybrany środek, żeby nie krzywdzić drugiej osoby, bo to jest, jak się krzywdzi drugą osobę, to po czasie będzie odpłacone. Dziś dzierży pani Wiktora, a kto dzierży władzę w rodzinie Wałęsów? To znaczy, ja myślę, że ja dzierżę władzę ze względu na to, że mój mąż zajmował się tym, co się zajmował, co wszyscy wiedzą. Nie miał czasu poświęcić się bardziej rodzinie, choć się starał i teraz się stara, ale po prostu jest już starszym panem, który nie nadąża za wszystkim. I mówią, że albo się mózg starzeje wcześniej, albo ciało, także nigdy nie idzie to w parze. I nie można wymagać od człowieka, który przeżył tyle, doświadczył, żeby inaczej postępował, czy go zmieniać, prawda? Ja go szanuję takim, jakim on jest i myślę, że ta książka jakby mnie uświadomiła, że ja muszę właśnie zwracać uwagę na to, że... Bo ja chciałam, były takie momenty, że ja chciałam mojego męża zmieniać, chciałam jakby go pouczać, prawda? Ale uważam, że można coś komuś tłumaczyć, powiedzieć, ale go nie zmieniać. To jest jakby podstawa naszej egzystencji. Pani Danuto, jakim warto być człowiekiem, żeby z dumą dzierżyć tego Wiktora? To znaczy, wie pani, to ja nie wiem, czy to jest taka wielka moja zasługa mojego życia, że ja tego Wiktora otrzymałam. No jakbym sprowokowała tą książką, no i to jest rezultat.